Piękna Italia, grande fenomeno, proszę Państwa. Buongiorno amici. Jesteśmy pod Neapolem, lecimy do Neapolu. Mamy tam, nie wiem, no kilka godzin pewnie tam spędzimy. Jakoś się nie wczuwamy, bo dzisiaj mamy w sumie taki dość kryzysowy dzień. Dzisiaj do 5 rano piliśmy wino i paliliśmy papierosy. No, dzisiaj byliśmy bardzo rozrywkowi. Ogólnie my mamy tutaj też sporo takich rzeczy logistycznie do obczajenia, bo my podjęliśmy taką świadomą decyzję tutaj, że się nie załatwiamy w naszym kamperowym kibelku, więc też rano jest zawsze tak, no, ciekawie. Ciasno, że no, tak powiem, się robi. Na Apolu coś zjemy i mamy upatrzony super, super szamunek od 19. Stay tuned. Hello. Co to jest? Tak. Pizza z kiełbasą i frytkami. To kupił Kamil, ale nie ma na to ochoty. A Pasz oczywiście jest naszym wybawcą, śmietnikiem. I co, niedobre? Żadnego sosu to nie ma. Suche, nie? Chcieliśmy wymienić gaz. Na razie jest tu jak w Bangladeszu. No. Chcemy doładować butle. Pasznik będzie działał z chłopakami. No siema. Wymieniliśmy butle. 16 jurków, 10 kilo. A firma od kampera chciała 60 jurków za butle, jak wykorzystamy, więc ładna przebitka. Pasza, zastanawia się, czy do Polski nie brać. No ale kurwa, kiedyś butle były kurcze po 30 zł, a tutaj teraz 16 jurków, a w Polsce 90. Czyli podsumowując, kiedyś to było, teraz to nie ma. Teraz to nie ma. Ciekawie tutaj, ekipa, trzech gości, typ mi napełniał butle z jednej butli do drugiej. Kablem po prostu przelatywało w pomieszczeniu 3x2. W pomieszczeniu 3x2, tam miał w środku z 20 butli, a dziadek przed wejściem sobie jara szlugę leniacko. Mi tam spadły frytki gdzieś w środku, nie, spoko, spoko, como familia, coś tam. Ja mówię, no to jak w domu, elegancko. No nie jest za czysto. Zobaczcie, mamy tu samochód. No powiem wam, że nie jest lekko, wjechaliśmy z tego Neapolu i chyba trochę tego żałujemy. Przybliżaj nas zderzaki samochodu, zderzaki. Ta baba tym Peugeotem nie chce odpuścić. Co mi się? Mocno, no, dobra. Wyszliśmy tu po prostu, bo metro zawsze dużo mówi o mieście. Tu jest w miarę czysto. Tak naprawdę Neapol słynie z tego, że mówią, że jest dwupoziomowy, że ma tak jakby drugie oblicze pod ziemią. Tu jest akurat okej. Jest czysto w metrze. Czego nie można powiedzieć o tym, co się dzieje na górze. Tu mamy flaczki. Jak, gdzie jesteś? Na Apolu. No, a tak szczerze? W Bangladeszu. Smakuje jak cytryna? Ale na pewno jest tam witamina. Mhm. Jemy. O kurde, ale... Ale kwas. No mocno. To jest szopka, która jest zrobiona z pizzy.
wiem, co muszę zrobić. Hit czy kit, hehe. Tak to wygląda. Jesteśmy w Neapolu. Chyba trochę inaczej go sobie wyobrażaliśmy. No ja myślałem, że jest taki bardziej cywilizowany chyba. A już rzeczywiście się zrobi taki południowa się tutaj zrobiła. Bardziej Palermo przypomina i gdzieś Sycylię. No ogólnie jest już więcej palm, jak tak się tutaj, jak podążaliśmy tutaj drogą, że widać, że jest trochę bardziej egzotycznie, im bardziej na południe jedziemy. No ogólnie masa sklepów, chińszczyzna, jakieś podróby, pizze, kebaby. Podróby, podroby. No, tak, podroby też. No ogólnie tak, ryby, owoce, powiem szczerze, morze. Że to miasto, wiadomo, zaraz dojdziemy do Starówki, pewnie będzie ładnie, ale no tutaj ta część taka turystyczna i... Już się robi taki południowy bałagan. No. I też jesteśmy zmęczeni dzisiaj i mamy taki vibe, że nie chce nam się nic, no, tak. Bo spaliśmy od 5 do 11, tak mówiliśmy. I to z przerwami. Tak, droga, tutaj korki. Te samochody pobijane ciasno na zapałki, wszystko na żyletki. Tak, tutaj w ogóle jeżdżą tragicznie w Neapolu. Wszystkie samochody są rozwalone. A camper ma kaucję. Mm. I się boimy. Wszystkie są porysowane. Może pokażemy za chwilę. Idziemy dalej do Starówki. No, my tam świecącą w górę poszliśmy. Będziemy jeść super burgery z burgerowni, którą obserwuję na Instagramie i chyba już od jakichś 2 lat i lajkuję im każde zdjęcie praktycznie. Nie pamiętam tej miejscowości na F coś, zaraz tu pokażemy, napiszemy jak dojechać tam jest dalej. Tak. Niedaleko Neapolu, pół godziny tu jechaliśmy z Neapolu. No i co, no i ogólnie byliśmy w szoku, bo bardzo duże menu. Mieliśmy problem z tym, co wybrać w ogóle. Pani chyba miała nas trochę dość. Właśnie przychodzą pierwsze rzeczy, przystawki. Fuck, jak to wygląda w ogóle. To jest dobra. Bardzo mocne. Zaraz powiemy tak. To jest jedna z tych knajp, która przed snem, jak idziemy spać, Majka gdzieś się wyświetli zdjęcie i mi pokazuje i po prostu się dostaje ślinotoku. Zaraz wam nagramy, co tu się dzieje. Oni mają prawie ze 100 tysięcy chyba obserwujących. No nawet ponad. Na Insta, przepraszam, na 100 tysięcy obserwujących. I jest tu wspaniale, podoba nam się. Kanapki, który po prostu nie da się opisać. I co jeszcze mogę dodać, że ta dzielnica się wydaje taka czystsza niż to centrum, niż takie stare. No nie, bo to jest, ja właśnie nie wiem, to już nie jest chyba Neapol. To jest jakby... To jest jakby pod Neapolem taka miejscówka, ale dobra. Zabieram się do jedzenia, pokażemy wam zaraz, co się dzieje. Hello. Makaron z frytury z serem i bekonem. Zajebiste, naprawdę dobre. Serowe, tak jak lubię. Piecha. Co my tutaj mamy? Jalapeno z serkiem smażone na fryturze. Pyszne. Ta knajpa jest otwarta od 19, a my jesteśmy tu chwilę po 19. Czuć, że to jest na świeżym oleju. To nie jest stara fryturka. Uśmiechnij się. I to jest ostre? To. Papryczka jest na spodzie i serek jest tutaj. Thank you.
surowa bułka, taka... Nie jest taka miękka, jak masz w innym burgerze na przykład. Taka domowa, według mnie jest taka domowa. Wziąć to w rękę, bo się nie rozpada. Tak.